Na kontynencie afrykańskim ciągle dochodzi do aktów przemocy na tle religijnym, których ofiarami są wyznawcy Chrystusa. Krew chrześcijan przelewa zbrodnicza organizacja Boko Haram. Prześladowania chrześcijan na całym świecie nasilają się. Z raportu papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wynika, że wyznawcy Chrystusa są gnębieni już nie w co piątym kraju, jak to miało miejsce przed 2 laty, lecz w co trzecim. Dramatyczna sytuacja panuje w Afryce. Afryka niejako stała się epicentrum ekstremizmu islamskiego, który zalewa ten kontynent na oczach całego świata, przybiera coraz to nowsze formy radykalizacji, zastraszania ludzi, znajduje coraz to nowsze narzędzia rekrutacji również. Organizacje terrorystyczne i dżihadystyczne, takie jak Państwo Islamskie, Al-Kaida, Boko Haram, Al-Shabaab, co chwilę dokonują ataków na wspólnoty chrześcijańskie. W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się o nowej formie działania Boko Haram, czyli przekupywania ludzi i zachęcania do ich patrzenia na świat, do propagowania wizji świata, jaką oni tylko propagują. To jest niebezpieczne. W Nigerii krwawe konflikty na tle religijnym są na porządku dziennym. Cierpią głównie kościoły chrześcijańskie na północy kraju, gdzie w wielu miejscach islamiści narzucili prawo szariatu. Rządy skorumpowane, wojsko bezradne, dzieci są porywane ze szkół, z wioski palone. W przeciągu ostatnich 10 lat Boko Haram zabiło ponad 40 tysięcy chrześcijan. O zaprzestanie ekstremizmu islamskiego i o pokój w Afryce apelują tamtejsi księża biskupi.